początek przywitam gospodarza gminy Laskowa, panią wójt Stanisławę Niebielską. Witamy. Witam także dyrektora, gospodarza tego obiektu, pana Zdzisława Pajora. I szanowną komisję, witam bardzo serdecznie. A komisja będzie czuwać nad prawidłowym przebiegiem i będzie oceniać wasze dokonania artystyczne. Komisja w składzie: pani Jadwiga Adamczyk, muzykolog, Małopolskie Centrum Kultury Sokółki w Nowym Sączku. Pan Benedykt Kafel, etnograf, również Małopolskie Centrum Kultury Sokółki w Nowym Sączku. Pan Benedykt jest przewodniczącym jury. Oraz pan Aleksander Smaga, muzyk, Małopolskie Centrum Kultury Sokółki. Sporo grup zebrało się tutaj, aby przedstawić swój dorobek artystyczny. Wymienię po kolei, tylko zwróćcie uwagę, że nie będziecie w tej kolejności startować, o której mówię. Będzie wywoływał po kolei później grupy. Mali Ujanowiczanie, Pasterze z Gwiazdą. Witamy. Seklańskie Kolędusy z Gwiazdą. Witamy również. Kolejna grupa to Żmiącoki z Gwiazdą. Kolędnicy z Gwiazdą. Z Krosnej oczywiście. Grupa Kolędnicza z Gwiazdą z Jaworznej. Grupa Kolędnicza z Gwiazdą w Kamionce Małej. Grupa Kolędnicza Draby z Laskowej. Są także z nami, jest z nami Grupa Kolędnicza z Szopką z Ujanowic. Grupa Kolędnicza Herody z Gimnazjum w Laskowej. Młodzieżowa Grupa Kolędnicza z Gwiazdą z Seklej. Parafialna Grupa Kolędnicza z Konikiem ze Żmiącej. Grupa Kolędnicza z Turoniem, Grupa Orkiestry Dętej Laskowej. I Grupa Kolędnicza działająca przy Kole Gospodyń Wiejskich w Laskowej. Witamy również serdecznie. Te grupy będą startować w konkursie według regulaminu. Będą przyznane nagrody. Uwaga, w sumie mamy 4200 zł do podziału dla najlepszych. Komisja będzie miała tutaj twardy orzech do zgryzienia. Około godziny 17 rozpocznie się program Radosna Biesiada. Później odczytamy protokół, wręczymy dyplomów i zaprosimy opiekunów na konsultacje z komisją. Aby nie przedłużać, bo czeka nas dzisiaj sporo pracy, sporo występów, zapraszam seklańskich kolędusów. A przepraszam, oczywiście jeszcze pani wójt zabierze głos. Byłby pan o mnie zapomniał, a przecież ja czuję się zaszczycona, że mogę tutaj wszystkich właśnie serdecznie powitać na tym już 16. konkursie grup kolędniczych. Przede wszystkim chciałam powitać szanowne jury i życzyć owocnej pracy. Dlatego zdaję sobie sprawę, że praca jest ciężka, żeby wyłonić tych najlepszych, jak wszyscy są najlepsi i z tych najlepszych, najlepszych jest to na pewno bardzo ciężka praca. Witam oczywiście panów kamerzystów, którzy utrwalą to i będziemy później mogli z tego skorzystać. Na pewno cieszyć oko jeszcze przez długi czas. Witam również gości, którzy przybyli, mimo że nie biorą udziału w tym przeglądzie, ale jednak będą nas tu dopingować, będą kibicować i na pewno bić brawo, jak i również wszystkich uczestników, dorosłych i młodych, opiekunów tych grup, bo też na pewno włożyli bardzo dużo pracy w to, żeby was do tego konkursu przygotować, za co im serdecznie z góry dziękujemy. Myślę, że wszyscy będziemy się jak co roku bardzo dobrze bawić. Cieszę się, że te tradycje są podtrzymywane, bo jeżeli my nie przekażemy to młodemu pokoleniu, to któż później będzie o tym wszystkim pamiętał, a tradycje warto podtrzymywać, dlatego że były one piękne i w tym jest nasza polskość, nasz kraj, nasz tutaj nawet rodzinny, jak to można powiedzieć, strony. W związku z tym, że jest to nowy 2010 rok, a nie miałam okazji się z niektórymi Państwa spotkać, więc korzystam z tej okazji i chcę złożyć najserdeczniejsze, z głębi serca płynące życzenia, przede wszystkim zdrowia, bo ono jest najważniejsze. Jeżeli będziemy mieć zdrowie, to wszystko pokonamy. Błogosławieństwa Bożego, bo jak jest słynne powiedzenie, bez Boga ani do proga, więc oby ten Jezus nam przez cały rok błogosławił. I również spełnienia wszelkich marzeń, wszelkich założeń, jakieście sobie zaplanowali na ten 2000 rok.
wszystkiego najlepszego. Uważam, że 16 przegląd jest otwarty. Nie będę za długo gadała, bo jestem z natury dosyć rozgadaną osobą, a nie chcę przedłużać. Dziękuję bardzo. Oczywiście witam pana prowadzącego, który jest stałym już naszym takim prowadzącym i festiwale nam te śliwki miodu i sera. Myślę, że w tym roku tak samo, także serdecznie go witam. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. Pani Wójt oficjalnie otwarła. Moi drodzy, przechodzimy do prezentacji konkursowych. Zapraszam uczniów ze Szkoły Podstawowej imienia Królowej Jadwigi w Sechnej, czyli Sechlańskich Komendusów. Zapraszam na początek, a przygotują się jako drudzy do występu drapy. Opiekunem Sechlańskich Komendusów są pani Renata Grzegorzek oraz pani Danuta Dziedzic i witamy również dyrektor szkoły, panią Marię Droż. A przed państwem Sechlańskie Komendusy.